Witam z tej strony Apple i dzisiaj wyjątkowo z dwoma Harrymi Potterami. Bo w jakimś odcinku nie było Harry'ego Pottera, chyba tym ostatnim nagrywanym. Wy to macie jakoś inaczej chronologicznie, więc Harry Potter jest teraz. He, no, nawet dwa. Jeden taki prosty, a drugi taki odwrócony, jak Black Goku czy coś. Więc tak, a w czym witam? Witam oczywiście w Lego Star Wars. Dzisiaj kończymy fabułę filmową. I potem przejdziemy w sumie do ciekawszych części, a mianowicie chodzi mi o części, które nie były w filmie. Na przykład jak uratowano tego pilota myśliwca, najlepszego pilota galaktyki. To będzie po prostu wyjaśnione. Pewnie to zrobili, jak dęszą, współpracy z... I tam Artu jest, współpracy właśnie z Disneyem lub... oryginalnym twórcą Star Warsów, mi się wydaje, bo jest trochę tych misji, na przykład polowanie na ratary i profesjonalny lektor powraca. Epilog. Wyspa Lukea. Placówka Starkiller została zniszczona, a wraz z nią bezpośrednie zagrożenie ze strony najwyższego porządku. Na Duquar tymczasem R2-D2 uległ reaktywacji, ujawniając dane z archiwów Imperium, dzięki którym ruch oporu posiada w końcu całą mapę do kryjówki Lukea Skywalkera, Rey, Chewbacca i R2-D2. Przygotowują się do podróży, aby wreszcie odnaleźć mistrza Jedli, a wraz z nim nową nadzieję. Może to jest... do poprzednich części ta nowa nadzieja, a może i nie, ale powinienem R2-D2 czytać, nie R2-D2, nie znam się, nie, zaraz mi będziecie odbierać łatkę profesjonalnego lektora powraca i mi będzie smutno. Tyle będzie. Rey. Niech moc będzie z tobą. Kurde! Myślałem, że powie... Rey! Zapomniałeś zrobić kupę. To by było śmieszne. Ups. Albo jakoś go obrazi... ją obrazi. Wiecie, w klockach ciężko ten... odgadnąć, jaki ktoś się spłuci. Ale mamy wyspę Lukea. Jezu, ładna ta wyspa jest. Lukea, gdzie jesteś? Lukea! Lukea! Trochę to brzmi, jakby to kobieta była, ale no cóż. Zapowiada się dłuższa wspinaczka. Jest to misja? Halo? O, ale freeze, macie mój dźwięk? Halo, raz, dwa, trzy? Raz, dwa, trzy, mam nadzieję. Ale jest to już misja, tak? Czyli wiemy, że czerwone klocki nie da się tu kupić. Szkoda trochę. A tu jest Lukea potrzebny. Lukea jest na wyspie, znajdę cię. Ptaki! Musimy łapać ptaki, Kepo. Ale ona też ma miecz! No Jezu! Ma ten miecz! To tyle. Ała. A czemu teraz złapała, poprzednio nie? Dobra, po tym można było się domyślić, co nie jest zbytnio trudne, że tam będzie coś do rozwalenia i to spadnie. Bo nie mogłem tego zestrzelić. Ale mamy, proszę bardzo... Chewbacca. Tyle. Czuć zapach Lukea. Trochę dziwne, że czuję po zapachu chłopaków, ale... ale... gram teraz dziewczyną, więc wszystko jest wbrew naturze. I tam coś się świeci, to dobrze, czy źle? Tyle. Pierwszy minikit. Czekajcie, bo tam się coś świeci, ja bym to jakoś myknął, ale nie wiem, czy tam można przeżyć. Nie, nie można przeżyć. Ale to jest następny minikit, tylko pewnie potrzebny jakiś komandor i co trap! Bo on może pływać. Fajny komandor, też bym chciał się nazywać komandor i co trap. To się nazywa siła! Rocket fuel płynie w jego żyłach. Bo to jest właśnie siła.
Już prawie... Tu ta misiutka będzie króciutka. To chyba dobrze, nie? W sumie dobrze. Jak będzie taka krótka, wystarczająco, to połączę ją z Paul Dameron na ratunek. A zobaczymy jeszcze. Ja to nagram oddzielnie, więc... Możliwe, że się dwa razy będę witał, ale połączę, jak coś będzie nie tak, nie? Chewbacca, spokój. Dawać mojego kija, dobrze. Chewbacca, pomogę ci. Możesz coś na to stamtąd poradzić? Bum. Może być tak? Czaje. Teraz Chewbaccę na głowę to spuścimy. O, może jednak nie. Szybko się zbiera, szybko się koloruje. Mi się to strasznie nie podoba, ale no cóż. Jak będzie misja 20-minutowa, to będzie słabo, nie? Jezus Maria, przyjść w gości, tak prawdziwy jedli. Przyjść w gości do Skywalkera Lukea, a ten, i rozwalić mu półwyspy, nie? To jest właśnie to. Tam jest minikit. Tu mi potrzebna Reja. Dobra, rzucę kija. I co, i do roboty. Myk, i następny minikit dla mnie. Tam, o, od razu zauważyłem niebieski pieniądzek. Tam chyba nic już nie ma, więc lecimy dalej. Oddawaj mi kija. Halo, kij. No, dzięki. Tylko nie wiem, gdzie ona ma miecz. Powinna mieć ten miecz, no. Bo bez miecza to nie robota, nie? Co? Jakie prezenty mi zostawiają? Co? Nie! Jest trap! Dobra. Dobra. Nie, no serio. Dobra. Najpierw wyciągamy korzenie. Szukam jakiejś innej drogi. Chewbacca na ratunek. 60 tysięcy powinien spokojnie uzbierać. To właśnie dobrze, nie? Bo tego hajsu mi trochę potrzeba, nie? Bo jak później będę miał już te 8x, nie? To już będzie się... Jaka straszna nuta, nie? Ja myślałem, że jakiś potwór z bagien wyskoczy, nie? A ona po prostu się poślizgnęła, bo jest kaleką. Chewbacca, pomogę ci. Albo jeszcze nie, poczekaj. Ej, tam jest Soku Millennium, stamtąd przyszedłem, nie? Bo my na górę się wspinamy, czajcie? Dobra, nic już nie ma, teraz rozwalamy. No trzeba Chewbacce pomóc, nie? Troszeczkę. Próbuję poruszyć te skały. Będzie bum bum, nie? A tym hajsu powinno się respić dla mnie, nie? Tak wiecie. Dużo. Chewbacca, chodź. Chodź, ja cię wychowam. Ja cię wychowam na własnego peta, nie? Bo Han Solo umarł, ale... Masz. Han Solo umarł, ale duch jego będzie w tobie żył. Ja cię wychowam, jak własnego syna. Będziemy demolować razem wszystko. Wspólnie. Ten skill w łapie. Dobra, i bum bum! Chewbacca, szybciej, a nie jakbyś był synem paralityka. To nie Space Marines. Teraz trochę inaczej. Druga strzałka, ale ją suwam. Posunęłem tą kobietę, jak się patrzy. Dalej sobie poradzę, Chewie. A co z Chewiem? O, drugi ptaszek. Tam coś się świeci, chciałbym tam iść. Teraz poszedłem. No, bij to! No. Teraz gdzie jest misja? Trochę niebieskich klocków. Co?
Czy tu jest ta pani czarny klon potrzebny? Czarny szturmowiec, muszę też się przyzwyczaić, bo mówię, że... Bo widać, mówiłem już w niejednym odcinku, że znam różnicę, ale i tak mówię... Wiecie, jak mówię, nie? No bo w sumie ona na górę sama poszła, ale w tym momencie jakby ktoś grał z kimś na dwóch, to co, on się tam patrzy, widzicie? On się tam patrzy i co, i czeka, czy jak? Jeszcze zygzakiem mi każe chodzić. Przekaż mu, że Han Solo umarł. Co tutaj jest, halo? A tu jest koks potrzebny, czyli to tylko we free play, no niestety, nie? Ale zawsze trochę hajsu jest, 70 tysięcy jest. I to chyba będzie koniec misji, tak? Czy... Nie, dobra, jeszcze spróbujemy ten niebieski pieniądz zgarnąć. Patrzcie, jak się zbliża. Tak orientalnie, widzicie? Jak lisica po prostu, jak prawdziwa dama. No i to było koniec filmu. Skończyło się na tym, to co, misja będzie 15-minutowa? Z cięciami to będzie 10 minut, to jest za mało. Co? To nie Lukea! Oszustwo! Aha. Ręka mu się zepsuła. Tak było. To jednak miała ten miecz, a tam było do przecięcia mieczowe. Jak? Co za głupota. Lukea nie jest z ciebie dumny. W ogóle taka ciekawostka, wiecie ile schudnął ten Lukea do tego filmu? Zatkało kakao, nastąpiło przebudzenie. Dwa achievementy dostałem. Zatkało kakao pewnie za misję i tak dalej, ale wyspa Lukea, nie? On schudł strasznie do tego filmu, bo on był grubasem, nie? Ale tak jakoś schudnął, nie? Mocno schudnął. Nie mamy czerwonego klocka, no praktycznie nic tu nie mogliśmy odblokować, nie? To była taka króciutka misja, nie! Nawet minikidów mało, no nie wiem, pewnie jest jakaś śmigacz pustynny Lukea. Nie, no smutek, jak coś, nie? Mamy Rey, ruch oporu, JJ Abramsa, Kennedy... Co? Przecież nimi nie grałem. Wyspa Lukea, tryb fabularny ukończony, zwiedzaj galaktykę, albo kończyć grę w 100%. Jej, zakończ tryb fabularny, jeszcze będzie filmik! To nie. To może przy tych kredytach przekażę wam, że on strasznie schudnął, bo on był grubasem, nie? Ale jeszcze był za gruby, dlatego go pokazali pod koniec. I ma 2 lata, w sumie to rok, nie? Do jego scen, żeby jeszcze bardziej schudnąć, nie? Dobra, no i co? No i przewijamy, nie interesują nas credits. Jest filmik końcowy. A to jest trening Keita. Co? To jest trening Murzyna. Mówiłem! Mówiłem! Tyle. Ja wam mówiłem, mówiłem. On będzie specjalistą od walki mieczem, będzie jedli mieczowy. Tak, ty. A ona będzie od walki, wiecie, bum bum, takimi mocami, nie? Następny filmik. O, sprzątanie, ale ta planeta wybuchła. No nie, on się kąpie. Przestań. I będzie miał koszmary. He! O, następny filmik! I teraz 20 minut filmików będzie, jej! Huhuhu! Kiełbaski se robią. A tu widzę ci takie twórce, to takie śmieszki, takie przerywniki filmowe Boga robią. O, komandorice trapi, Paul Dameron. Generał Organa. Ale nasze statki nie przebiją się przez ich osłony. Więc musimy tam wlecieć i uderzyć prosto w oscylator. Co to jest? He!
śmieszki. Wyciągnąć mnie stąd, już! Tak jest, sir! Naciśnij czerwony przycisk! Wygląda na rozzłoszczoną, może lepiej ją tam zostawmy. Słyszałam to! Ten drugi czerwony! Wciąż czekam! Tak, przepraszam! Heh. 30%, a tryb fabularny skończony, znaczy filmowy, jeszcze tam jakieś ciekawostki są. O, jeszcze jeden filmik. Ale waleczna, pokażcie jej twarz, dobrze. Twarz, nie! Jak śmiesz! Czyli to jest tajemnica, jaką ona ma twarz. Fajnie. Tak, mamy Artus Riddle. Czyli mogę dowolne postacie, co to jest? To jest pewnie polowanie na ratary, tak? Tak, polowanie na ratary. To nie, ja bym zrobił najpierw Paul Dameron, bo on jest potrzebny przy większej ilości tego misji. Zaczniemy może pozytywnym gestem gry w Dejarika. Ja nie wiem jeszcze, jak to zrobię, czy... Walczyć mam, okej. Okay. Nie wiem, czy to zrobię, że tamto... Ej, to jest mój chyba, co? Nie wiem, czy zrobię to w takiej sytuacji, że dołożę tego Dejarika. Dołożę tego Dejarika po prostu do... Nie wiem, czy tego Dejarika dołożę do poprzedniego, czy... O Jezu, ile hajsu! Joje! Ile hajsu! To jest Kapitan Fazma! Napylamy! Ej, ty gnoju! Krasnale! Ile hajsu! Nie przejmuję się już marzeniami. Wszystko kupię, nawet moją mamę. Tu 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 tu. Co? Jedi! Thank you.
Jeps! Wiecie, jaki jest na niego sposób? Trzeba mu się dawać trafiać. I go... czasem... W sumie to dobrze. O, tak, 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 tak. To jak tamta nie było ostatnie, to co będzie ostatnie tutaj? Ale hajsu to, o Jezu! Walczę ze swoim! Tak jest! Co to? Co? Wow! Graj w Dejerika, poziom ukończony. Dużo hajsu, 300 mi, kapitański włóczęga, odblokowano mentaliański molator, też monok tak samo, czyli tymi co grałem, nie? Kontynuuj tryb fabularny? Darth Vader! Sznyt! Sprzeciwiacie się mnie? Six and a half hours later. O, shit. Jestem twoim dziadkiem, ty mnie podziwiasz! Ty... podziwiasz dziadka swego! Szkoda, że tu kombosy razy 4, ale łatwiej łapać czerwone klocki, więc... Ostatni boss, dawaj, pokażę ci moc derda. Tyle, następny złoty klocek za ten. Dobra, no to co? No to kupujemy, żeby nie mieć już problemów z hajsem. Teraz w tym momencie to już wszystko będzie easy, nie? Jeszcze magnes starczy, szybkie interakcje, szybkie budowane magnes na monety, 200 tysięcy. To patrzcie, ja teraz powinienem mieć razy... chwilę, można mieć dwa klocki na raz włączone? Mam dwa klocki. Jeps, jeps, jeps. Bo nie będę specjalnie grał w Dejerika, żeby ten, nie? Żeby zdobyć 10 tysięcy. Dobra. Patrzcie, jak to się szybko... Jeszcze nawet nie muszę już podchodzić, ale dobra, lecimy. Na... Takodana... Endor Dukuar. Dukuar chyba jest... Co to za meteor? Nie mogę tam polecieć. Tak, ruch oporu. Epilog Wyspa Luka, czy pełna ratunek. O, od razu tutaj, nie będę musiał po mapie, wystarczy, że...
kliknę na ten, jak widzicie, kliknę na misję, jaką chcę i od razu mi ten, albo mogę wylądować, ale ja chcę poł na ratunek, bo do tego jest wszystko potrzebne. Wiecie co, postanowiłem, że jednak rozdzielę tę misję, tylko do epilogu dodam te Dalarika tego, żeby to około 20 minut miało, więc pewnie to widzicie. I tyle już, poł na ratunek, zobaczymy. No niestety, ale w innym... Co? Co? BB-8 jest tu. O, kolejny bum bum. Złoty klocuszek. Mam nadzieję, że pozostałym udało się uciec ze statku. Hej, chodź tu, tylko dyskretnie. Mam dla ciebie bardzo poufną i delikatną misję. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj. Dwa czuły. Aha, czyli po to miałem przyjść. Pewnie złoty klocek za to dostanę. To odblokowało to. To jest ten karbonitowy klocek, ale... Jak go zdobyć, lol, żal. Czy machasz do szturmowca? Tak, rozpocznij wyzwanie. Co ja mam zrobić? Halo? Tyle. Mam jakiegoś koksa? Ja to mam. O! Kręgle! Karmazynowy kosarz.
Sezamie, otwórz się. Luke Skywalker, okej. Ale po co Luke Skywalker? Serio? O, przez ścianę mogę zbierać tym gównem. Aha. Tam za ścianą mamy dwa klocki, ale nie wiem jak się do nich dostać. O! Musi mnie wessać. Mamy jeden klocek. Nie wiem po co to skakanie, tam niby klocek jeszcze jeden jest. Co? Ha ha ha! Jaja sobie robicie! Jak on wygląda! Spójrzcie na tą maskę szczęścia. Dobra, mi się wydaje, że tutaj parę minut mieliście próby, jak będzie wyglądać na 100%, nie? Czyli najlepsze momenty, gdzie to się skitrało i tak dalej. Coś tam może powiem śmiesznego jeszcze. Parę odcinków mi się wydaje, że zrobię, ale zapytanie nadal składam. I tak, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to łapka w górę, byłbym wdzięczny. I do widzenia. Ale ustami nie ruszę.